Marszalkiewicz, Indekierz.pl, znajduje mi się w gościnnych progach warszawskiej Copacabany i sklepu Manto Shop, a ze mną Szymon Kołecki. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. No podsumujemy dzisiaj galę XTB KSW Koloseum 2. Pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi na myśl i to jest chyba najlepsze podsumowanie, jak ta gala była dobra, to po prostu emocje. Skrajne, ale po prostu masa emocji. Emocji było dużo. Faktycznie trzeba powiedzieć o skrajnych, bo od radości niektórych do dramatu i łez innych. I mam tu na myśli mojego przyjaciela Mariana Żółkowskiego, bo to wydarzenie dla mnie było takim punktem krytycznym całej tej gali i najsmutniejszym wydarzeniem. Tym bardziej, że ten pajac francuski, ten jego sztab tam trochę sobie za dużo pozwalają z tymi śmieszkami. Ja znam Mariana od lat i Marian jest z tych ludzi, naprzeciwko którego może setka takich parnasów stanąć i on się nogą nie cofnie. I takie insynuacje, że go że tam udawał, że nóżka go bolała, czy że kontuzja, czy coś, czy że wcześniej się wycofał, bo udawał, to jest po prostu głupota, kłamstwo. Nie wiem, być może szukałem jakiegoś takiego sztucznego poklasku wśród tych swoich fanów śmiesznych, ale ja mogę ręczyć jak za mało kogo, za Mariana, że on, jeżeli by był w pełni zdrowy, to przed setką takich parnasów by stanął i by się nigdy nie wycofał. Także tu emocje skrajne od dramatu Mariana poprzez trochę nerwy na ten sztab cały tego parnasa, że oni tak pajacują trochę. Mimo że w trakcie gali oddali mu szacunek i ze zrozumieniem się wypowiedział parnas o sytuacji, a potem trochę go poniosło, jak się obudził na drugi dzień, ale taka widać rola. No to prawda, tutaj od razu to możemy na tym wątku zatrzymać się, no i tak tej walki omawiać nie będziemy, bo nie ma czego omawiać niestety. No mamy, rozmawialiśmy z naocznymi świadkami, jak ta noga rosła w oczach podobno do tego stopnia. Widzieliśmy Artura z kulami, no to nie była żadna szopka, no a Marian, że ja nie wiem, czy jest jakiś zawodnik, który w ogóle w takiej sytuacji nie zastanawiał się, czy wyjść, no ale tutaj po prostu lekarze powiedzieli, że to jest niemożliwe, no to jest w ogóle nie ma takiej możliwości i pewnie, no ktoś by się pewnie znalazł, to by wyszedł, no tylko no co by się wydarzyło, no po jednym kopnięciu by się położył, to jest wyjście po wypłatę, więc no Marian jest takim zawodnikiem, ale na ile znasz Mariana, doskonale wiesz, że no, zrobił to, co konieczne, a czy byłeś zaskoczony sytuacją, w której sytuacją zwakowania pasa, który zrobił też w osobliwy sposób, bo on go nie przekazał Salachowi, tylko zostawił go tak jak rękawice na środku klatki. Nie. Myślę, że to dobrze zrobił, bo z jednej strony Parnas z powodu niedyspozycji Mariana zasłużył na ten pas, bo był gotowy do walki, ale z drugiej strony go nie wygrał. Także takie przekazywanie pasa. W takiej sytuacji federacja jest przekazywania pasa. Ewentualnie Marian mógł oddać szefom federacji, szefowie Parnasowi, bo Marian go wakuje, a nie nagradza Parnasa. Także myślę, że forma dla mnie była okej. No tutaj staje się regularnym mistrzem Saladin Parnas i tutaj akurat ty wspomniałeś o tym sztabie, o tych filmikach, no to no, tragedia, ale nie chcę tego komentować naprawdę, bo to jest poniżej krytyki, natomiast sytuacja, w której on się trochę ogłasza podwójnym mistrzem, takim jakby nadal jest taki podpis nadal w szoku, tak przynajmniej Twitter mi przetłumaczył, nadal w szoku, ale w końcu podwójny mistrz. No, jak, na moje to trzeba pas zdobyć w walce, no a to nie było zdobyte w walce, więc dla mnie nie jest żadnym mistrzem kategorii lekkiej, no przykro mi. Tymczasowym, owszem, no, stoczył jedną walkę w kategorii lekkiej z Sebastianem Rajewskim, który wszedł na zastępstwo, także no ciężko czuć, znaczy no, nie wiem, czy on się nim czuje faktycznie, no jest na papierze, ale czy się czuje, to nie wiem, no. Formalnie mistrzem jest, ale sposób, w jaki został mistrzem, nie jest sposobem, którym powinien się chełpić, szczycić i robić z tego jakiekolwiek show, przedstawienie, czy eksponować to nadmiernie. W ciszy, spokoju powinien przyjąć ten pas i poczekać, aż Marian będzie w pełni zdrowy i w końcu z Marianem zawalczyć. I tyle. No, nie podoba mi się to, co zrobił, co ten jego sztab zrobił. Generalnie już go nie lubię i kibicowo mu nie będę. No dobrze, w takim razie pierwsza walka, jak pierwsza walka, no to musimy przejść do drugiego nieszczęśnika na tej gali, czyli Kuby Wikłacza i ta sytuacja, która działa się bardzo dynamicznie. Akurat miałem okazję być na poradnym ważeniu, więc od początku do końca widziałem, jak to wyglądało. No nie chcę sobie żadnych zasług tu przypisywać, no ale to fizycznie ja puściłem tweeta, który poinformował fanów i opinię publiczną o tym, ile kilogramów waży Wilson Martins. To już było oficjalne ważenie, to poranne, no bo ono jest oficjalne, te wyniki liczą się oficjalnie. Kuba nie wiedział o tym, co się działo w nocy, specjalnie nie wiedział, tak miało to wyglądać. Miał być poinformowany dopiero po fakcie, że coś się złego dzieje, żeby się nie rozpraszać tym biciem ostatnich kilogramów, a jeszcze rano robił saunę.
No i finalnie Martins 64 kilo miał w nocy, ale lekarze już powiedzieli, że zagrożone zdrowie. 66,400 wnosi na wagę. Jest Mariusz Joniak w kategorii do 70 kg. No i tutaj o tym, o czym mówi też sztab Kuby, że no to jest 70 kg dla zawodnika, który robi 61,300. To jest już limit powodujący, że walka nie ma prawa w ogóle się odbyć. Tak jakby z założenia. No jakby zawodnik ważył 7 kg, to już nie mogą, to już federacja ściąga taką walkę. Oni mu to proponują. Nie przyjmuje tego pojedynku. Wchodzi Sebastian Szczena-Romanowski, brat Tomka. To na początku chciałbym Ciebie zapytać przede wszystkim no, najprostsze pytanie. No, pytaliśmy o to wszystkich zawodników. Co Ty byś zrobił w sytuacji Kuby Wikłacza? Ja bym zrobił tak jak Kuba. Nie przyjąłbym tej walki. Jeżeli bym liczył na dużą karierę. Ja, mi się wydaje, że Kuba i jego sztab ma w planie rozwijanie się i nie tylko obrony pasa mistrzowskiego w KSW, ale w przyszłości być może walkę w UFC i walkę o najwyższe cele. I jeżeli oni mają taki plan i wierzą w realizację tego, to absolutnie tej walki bym nie przyjął, bo walka z zawodnikiem dwie kategorie wyżej różnie się może skończyć, wycieńczenie, zbijaniem, zawodnik cięższy, inny format przygotowań. Oczywiście Kuba jest na bardzo wysokim poziomie sportowym i uważam, że mógłby, miałby szansę tę walkę wygrać, ale nie do tego się przygotowywał, nie to robił i moim zdaniem zrobił dobrze, że z tej walki zrezygnował, ponieważ plan długoterminowy jest zupełnie inny, który mógłby gdzieś tam zostać zachwiany, gdyby doszło do nieoczekiwanych wydarzeń podczas tej walki w 70. Mówię tutaj o przegraniu na przykład walki albo jakichś, nie wiem, kontrowersjach, albo kontuzji, albo różnego rodzaju innych rzeczach. Jeżeli on będzie bardzo dobrym zawodnikiem na przestrzeni następnych 10 lat, nikt nie będzie pamiętał tego, że Kuby nie było na Stadionie Narodowym. No, Stadion Narodowy to jest wielkie wydarzenie w formacie polskim, nawet europejskim, ale to nie byłaby walka o pas, to byłaby walka w kategorii 70, ani żadna rankingowa, tymczasowe przejście, sportowo niczego nie dająca. Także ja Kubę rozumiem i gdybym ja miał takie plany ambitne, jak on ma, zrobiłbym tak samo. No to nie wiem, czy nie jesteś pierwszym zawodnikiem, który tak mówi, no bo do tej pory wszyscy mówili, no po to robimy, pytaliśmy o to Mameda między innymi i Krzyśka Soszyńskiego też, oni powiedzieli, no my jesteśmy z innej daty, no jesteśmy oldschoolowcami, my po to się trenujemy, po to się przygotowujemy, my byśmy to wzięli. No. Ja, który nie miałem ambicji jakichś daleko sięgających w MMA, mówiących o tym, że chciałbym walczyć w UFC, nie wiem, w Bellatorze, czy walczyć o pasy największych federacji, ja bym przyjął. Dzisiaj mi wypada przeciwnik, wchodzi ktoś inny, biorę, jest walka, stadion, wielkie wydarzenie. Ale dlatego, że ja byłem formatowcem naszego podwórka. I ja bym to wziął. Natomiast jeżeli Kuba ma w planie bycie kimś innym, aniżeli człowiekiem pokroju dobrego zawodnika, czy nawet mistrza polskich federacji, to on musi kalkulować inaczej, zupełnie inaczej. I ja jestem w stanie jako były sportowiec nie najgorszej klasy z innej dyscypliny to zrozumieć. No dobrze, to czekamy w takim razie na walkę Kuby Wikłacza. No z Zuriko Żożuło, no bo Martins też był zastępstwem, trzeba o tym pamiętać. A czy ty, tak, czysto kibicowsko, bo dużo fanów podnosi ten temat, masz jakieś, no nie wiem, jestem użyła pretensji, no bo to może nie jest na miejscu, ale coś, nie podoba ci się to, że nie ma zastępstw do walk o pas, takich gotowych, że przyjeżdża zawodnik, robi wagę i tak dalej, i tak dalej? Trudno powiedzieć, zastanawiałem się nad tym, ponieważ KSW zaproponowało nam 11 starć, gdzie zawsze robiło 9, 8, czasami 9, czyli de facto już te dwa starcia były takimi dodatkowymi. Można je uznać trochę za starcia, które miałyby zastąpić inne, gdyby wypadły. Coś tam jeszcze było uzupełnione. No faktycznie, no, ale no, trudno byłoby w walce o pas. No, Sebastian Przybysz mógłby tylko być zastępcem w walce o pas. No jak Żożuła wypadł. Żożuła wypadł. No Martis szedł na zastępstwo. Z Przybyszem dwa razy walczył. Generalnie ja nie widzę, przynajmniej w federacji, nie widzę osoby, która mogłaby być zastępstwem w ich kategorii, która mogłaby walczyć o pas i trudno byłoby tutaj to zastępstwo ustawić. Jakoś nie mam o to pretensji, że fajnie by było, gdyby było, natomiast to nie, na tym się nie skupiam, że nie ma zastępstwa. Okej, okay, no to w takim razie przejdźmy do tej walki, która otworzyła kartę walki, Joniak Romanowski. Co o tym pojedynku powiesz? Myślę, że dobry, taki wszechstronny, różne płaszczyzny, zasłużone zwycięstwo. Takie no, na ostatnią chwilę trochę też to zestawienie.
fajnie się oglądało. No, generalnie nie są to zawodnicy, których jestem jakimś wielkim fanem, dlatego że oni też jeszcze jakichś wielkich sukcesów nie mają. Są ich początki w Federacji KSW. Jakiś potencjał prezentują. Zobaczymy, jak się to gdzieś tam otworzy. Jakby to powiedzieć, gdyby nie to, że to jakby zastępcza walka ratująca trochę gdzieś tam wypadające wcześniej, to myślę, że tak jeszcze nazwiska nie na tą wielką galę i tak bym to zakończył, ale walka fajna, przyjemna. No ale druga walka, no to już jest taka historia, o której się będzie mówiło. Ja chciałbym ciebie zapytać, bo ja to już jest, KSW już rzuciło wideo z każdej kamery, w każdym tempie i ja się dzisiaj dopatrzyłem skrętu biodra u Krzyśka Głowackiego. No to jest niemożliwe, żeby... Bo ludzie się wypowiadają na ten temat w prosty sposób. No, Łukasz Zaborowski chyba w wideoblogu dla Sixpacka powiedział, że to się mogło wydarzyć tylko w tej walce, bo w sensie nie ma takiej możliwości, żeby zawodnik MMA, mając dosiad i z dołu, i z góry, jakby z góry nie był w stanie zakończyć, a z dołu był w stanie tak uderzyć i jakby to tylko w tej konfiguracji mogło się wydarzyć. Już nigdy raczej nic takiego w Polsce nie zobaczymy. Przede wszystkim przez wiele, wiele lat niczego takiego nie widzieliśmy. To można pokusić o takie stwierdzenie, że przez długi czas albo nigdy tego nie zobaczymy. No też mamy swoje lata, jeszcze z 30 lat MMA pooglądamy i będzie po nas. Ale faktycznie ja widziałem bardzo dobry skręt całego ciała, tak, przy tym ciosie. To było widać praktycznie z każdej kamery. Nie widziałem aż tylu powtórek, żeby te biodra zobaczyć, ale no, do korpusu takie główka, biodra, to główka jest leworęczny. Idealnie jakby mu się to ułożyło. Ten skręt praktycznie no, był w osi barku z barkiem, czyli siła była przyłożona, mimo że nogi nie były oparte. I trafione centralnie, no trafił. No, zgodzę się z tym, że w innej walce no, nie mogło się to wydarzyć. Z jednej strony będący z góry nie mógł skończyć, a ten z dołu potrafił to zrobić. Myślę, że mogło to mieć przełożenie też później na dalszą sytuację w walce Mariusza ze Szpilką, który znając już sytuację mógł troszeczkę się obawiać podobnego scenariusza i gdzieś tam do końca z tymi ciosami nie schodzić, tylko tak bić trochę w odległości. Nie wiem, nie jestem pewny, ale mogło gdzieś to mieć wpływ. Wyjątkowa sytuacja, wyjątkowy knockout. Ja przed galą mówiłem wielokrotnie, że jeżeli żaden z nich nie umie MMA, to wygra silniejszy fizycznie i faktycznie na to się zanosiło, bo to Łukaczewski, tak, bo ja nie znam, wiem tylko, że to Gleba jest, ksywa i nazwisko to Łukaczewski, był silniejszy fizycznie, rzucił Krzyśkiem jak workiem ziemniaków, rzutem tak zwanym poświęcenia z judo, który tak naprawdę dla średnio doświadczonego zawodnika powinien być wybroniony, takich rzutów się nie robi, bo się po prostu kończy na plecach i w MMA takich rzutów nie powinno się robić, jeżeli się nie jest mistrzem w tym rzucie. Ale rzucił nim, zdobył dosiad, był mocniejszy fizycznie. Po tych ciężkich wątrobach, które przyjął, sklinczował Krzyśka i wszystko szło jak gdyby zgodnie z takim scenariuszem, że jak niewiele potrafią, to wygra silniejszy, ale no, geniusz lewej ręki Głowackiego zakończył walkę i po prostu jakby cały scenariusz wyrzucił do kosza. A to jest właśnie to chyba za to MMA kochamy, że... W ogóle sporty walki są bardzo nieprzewidywalne, bo my możemy nakreślić scenariusz. Ja gdzieś tam nakreślałem nawet w rozmowie z tobą scenariusz i on wyglądał do pewnego momentu tak jak rozmawialiśmy, bo to nie było trudne do przewidzenia. Ale do przewidzenia nie był cios Krzyśka Głowackiego. No Główka myśli o 9-3, więc rywala szukać mu nie będziemy. Co do Patryka, no to tak naprawdę chyba Bogdan Stojka byłby dobrą opcją. Obaj zdebiutowali, obaj przegrali, więc to byłaby chyba jakaś myśl. Nie wiem, do czego miałby być ten Stojka i co on ma prezentować. Nie znam gościa, przyszedł, położył się, Saleta czołkiem przegrał, tak. czy czymś tam. No słabo się zaprezentował, przyszedł gość znikąd taki po to chyba, żeby tylko dostał lania, także jeśli pokaże się lepiej w następnej walce, to go przeproszę za tą opinię. Dzisiaj jest dla niego moja opinia jego druzgocąca i na jego walkę więcej nie czekam. Natomiast to Łukaczewski, tak jak mówię, pokazał trochę agresji, trochę charakteru, dosyć dużo siły, chęć do całościowego MMA. Jeżeli się podszkoli, no coś tam może jakieś efektowne walki dawać. Pewnie mistrzem żadnym wielkim nie będzie, ale może jeszcze budzić emocje.
No idziemy o kilka półek wyżej pewnie. Nie wiadomo, tak jak rozmawialiśmy na typowaniu, zależy jaka szafa i jaki regał i te półek, ale Leo Brichta, Maciek Kazieczko. Ja się spodziewałem jednak skończenia przed czasem, ale no, trzeba przyznać, że pojedynek strajkersko, no to naprawdę level top. No, ja nawet się spodziewałem bardziej, że Brichta będzie więcej próbował może klinczować, nie pójdzie w taką wymianę otwartą z Kazieczko, a postawił trudne warunki. No, dla mnie walka jak gdyby ich nie była taką pełnowymiarową MMA, z której ja bym się zachwycał. Dla mnie taką walką była Mirzei z Szymańskim, no tak, gdzie była i stójka, i tempo, i clinch, i zwroty akcji, i knockdowny, i parter, i zapasy, wychodzenie z zagrożonych pozycji, i cuda, które mogą być w MMA. Natomiast tutaj się chłopcy bili no, więcej, można powiedzieć, w kickboxingu. I gdzieś tam dla widza jest to fajna walka, natomiast mnie ona aż tak nie pasjonuje. A jeżeli chodzi o werdykt, bo ja byłem przekonany, jak nadrabiałem sobie i o to, byłem przekonany, że oglądam walkę, gdzie była jednogłośna decyzja, a tam był split jednak, jak się okazuje. Czy punktowałeś to jakkolwiek, czy zgadzasz się z werdyktem? Nie, bo tą walkę oglądałem, ale nie jakoś tak, powiedzmy, nie wszystkie walki poświęciłem 100% uwagi. Oglądałem po prostu, widziałem, wydawało mi się, że... Znaczy ja w ogóle uważałem, że Kazieczko jest faworytem i tak w trakcie tej walki zacząłem się zastanawiać, czy on na pewno wygra i po prostu jak potem zobaczyłem werdykt, no to stwierdziłem, że faktycznie no przegrał walkę, tak jak gdzieś tam moje wątpliwości w trakcie walki narastały, ale na pewno nie obejrzałem jej dokładnie, tak jak wielu innych na tej gali. No i teraz przechodzimy do walki Rutkowski-Soldajew. No mówiliśmy o tej walce, że nic nie musi Adam, wszystko może, natomiast tutaj Adam to jest jedno, ale to, co robił Rutek, to ja myślę, że to, nie wiem, ale wydaje mi się, że to mogła być najlepsza walka Rutka, jaką widziałem. No nie wiem, jak walki z Zielińskim traktować, no tam była też dominacja, też to bardzo dobrze wyglądało, no ale no te no suplesy, to wszystko, co robią zapaśnicy, naprawdę pięknie wygląda, się świetnie na to patrzy. Nie tylko, bo i w stójce dobrze sobie radził i ja powiem tak, Adam Soldajew jest bardzo dobrym zawodnikiem, topowym, a mimo wszystko Daniel Rutkowski był o klasę lepszy. To już jest wybitny poziom. Cieszę się, że Daniel wrócił do swojej takiej dyspozycji, jaką gdzieś tam prezentował 2-3 lata temu, bo moim zdaniem w walce z Parnasem, w walce nawet z tym Nitro, nie pamiętam jak on ma na nazwisko, z Page'em, którego znokautował, on wcale nie wyglądał dobrze w tej walce z Page'em. Dobrze go kopnął w głowę i się skończyło nokautem, ale to nie był dla mnie ten Daniel Rutkowski. W walce z Lomalie z Kijewem też uważam, że Daniel w obecnej formie lepiej by ta walka dla niego wyglądała, a w walce tutaj był i świetny taktycznie, i świetny fizycznie, i dobrze wszystko realizował poszczególne płaszczyzny. Można by tą walkę ocenić w takim systemie, jak się ocenia rundy 10-9 faktycznie, ale to jest takie pewne 10-9. Moim zdaniem totalna kontrola, ale nie poprzez to, że pilnuję werdyktu, tylko po prostu jestem lepszy i no, świetna. Daniel naprawdę doskonale zawalczył. No i myślisz, że to już czas na walkę o pas? Bym musiał z Parnasem znowu walczyć. No tak? Właśnie chyba przychodzą jakieś takie informacje, chodzą, że chyba będzie wakowany ten pas, że on nie będzie już go bronił i chyba, no nie wiem, czy Robert Ruchała staje się automatycznie regularnym mistrzem, no bo decyzja nie zapadła, ale gdzieś jakieś takie plotki chodzą, że być może już Parnas zostanie w tej lekkiej. Trudno powiedzieć. Ja myślę, że fajną walką byłoby Ruchała Parnas i ewentualnie później Daniela ze zwycięzcą. No bo Daniel walczył ze wszystkimi, oprócz no już Roberta Ruchały, ze wszystkimi najmocniejszymi w tej kategorii wagowej. I o ile gdzieś tam po tej walce ze Skijewem nie wszyscy byli... A z Królikiem nie walczył. Nie walczył, faktycznie. Ale nie wiadomo, czy Królik się nie będzie bił z Robertem w sierpniu. Ale akurat na Królika, jak mało kto, Daniel sposób znajdzie. Bo Królik wygrywa z tymi, którzy wypompują się męczeniem jego, obalaniem, biciem, jego wstawaniem z parteru, a Daniel się tym nie wypompuje. Akurat kto jak kto, ale Daniel go może pokonać. Nie wiem, no myślę, że w pierwszej kolejności by się przydało walkę zrobić Roberta z Parnasem. Byłaby to fajna walka.
A jeżeli nie, to pewnie, że Daniel jest na tym poziomie, że może walczyć o każdy pas. No dobrze, w takim razie przechodzimy do kolejnego starcia. Kategoria lekka, Mircza Szymański. No tak jak rozmawialiśmy, no rozmawiałem też, robiłem też typowanie później za Arbim i tak jak ja wierzę w Mircze, tak jak ty, tak samo Arbi. No i jednak tutaj, my go nie lekceważyliśmy, no i pokazał jednak, że trzeba się z nim w tej kategorii liczyć. I ta pierwsza walka, to może nie przypadek, no ale jednak odrobił lekcję po niej. Tam jeden sędzia, chyba decyzja była niejednogłośna, jeden sędzia przyznał zwycięstwo, ile dobrze pamiętam, Romkowi Szymańskiemu. Uważam, że to było źle punktowane, aczkolwiek Romek mógł mieć jedną rundę zapisaną dla siebie, ale dwie rundy wygrał moim zdaniem na pewno Mołdawianin i po trudnej, moim zdaniem to będzie w ogóle walka wieczoru, nie wiem czemu walką wieczoru, tam została Michała Matelli no walka, tak? No jest, to kontrowersyjne. Tak, już KSW mogło dać przynajmniej dwie walki wieczoru, bo ewidentnie Mirsa z Romkiem Szymańskim to najlepsza walka zasługująca na bonus i myślę, że prawie około 90% kibiców by się zgodziło w głosowaniu co do tego. Myślę, że nikt nie był rozczarowany, pamiętam takie głosy, że to już było, że po co to oglądać, tak? Po co to zestawiać. A naprawdę była najlepsza walka na tej gali, świetna. Tak jak mówiłem, Romek jest świetny w każdej płaszczyźnie, jest bardzo techniczny, ale Mirca ma taki gen takiego destruktora i myślę, że to minimalnie zaważyło, to gdzieś tam przełamało w tych dwóch rundach, bo w pewnym momencie one mogły pójść w obie strony, ale wygrał Mirca, to są zawodnicy na podobnym poziomie, trzeba tak powiedzieć. No i to prawdopodobnie, znaczy prawie na pewno on będzie kolejnym rywalem. Nie wiem, chyba już w którymś z wywiadów Wojciech Rysiewski to potwierdził, że on będzie kolejnym rywalem Saladina. No, znaczy mistrza kategorii lekkiej, a w tym wypadku Saladina. Myślę, że wygra z Parnasem. Stawiam na Mircę, bo Parnas nic nie będzie miał na niego. W stójce sobie z nim nie poradził, jest za mocny fizycznie, za agresywny. Nie przewróci go, nie skontroluje. Poza tym Mirca ma też świetną jiu-jitsu. Dobre zapasy. On tam chyba się z judo wywodzi, ale zapasy już też potrafi, także no oczywiście Parnas też ma czas na dojrzenie w tej kategorii wagowej. Jeżeli zmieni wagę, nabierze trochę siły, to może być trochę inny zawodnik za pół roku. Ale patrząc na to, co prezentował w swojej jedynej walce w 70, to ja bym stawiał na Mircę. Poza tym, tak jak mówiłem, już nie lubię Parnasa za to pajacowanie po walce, to już zawsze będę przeciwko niemu. No dobrze, no ale argumenty na Mircę są, nie ma co gadać, także tutaj to... On wygrał nie byle kim, no wygrał z Romkiem Szymańskim, znokautował Borysa. I Gracjana. Gracjana znokautował, no najbardziej wymowne było zwycięstwo z Borysem, bo jednak Borys jest nieprawdopodobnie klasowym zawodnikiem i tak ciężko go doświadczyć, to tylko Roberto Sordicz po czterech rundach był w stanie jeszcze być w oktagonie, a Borys nie. Także no wybitny zawodnik. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. Kolejne starcie Materla Paczuski. No i tutaj, tak jak wszyscy się spodziewali, no Michał poszedł jednak w tą stójkę, chociaż plan był inny. Był nawet taki moment, że po tym prawym, bo tak upadł na siatkę, szukał później tej nogi. No ale jednak cofnął się, wziął rozbieg i swoją firmówką tak naprawdę tym prawym zamachowym rzucił, trafił i dobił. No i jednak nie można skreślać legend do samego końca, co pokazała ta gala. Nie no, Michał, ja mówiłem wielokrotnie, że Michał umiejętności ma dużo większe, jest dużo lepszym zawodnikiem, ma ogromny charakter do walki, natomiast z punktu widzenia taktycznego bardzo źle ta walka wyglądała. On nie powinien się w ogóle bić z Radkiem, bo Radek bardzo mocno bije, podłączył go i tak naprawdę gdyby nie trafił tym prawym i by przeleciał, to nie wiadomo jakby to się potoczyło dalej. Musiałby wiele innych sposobów używać, żeby tą walkę wygrać, na co oczywiście cały czas miałby szansę. Ale moim zdaniem z punktu widzenia taktycznego bardzo źle rozegrana walka, na szczęście wygrana. Nieraz tak się dzieje. No, robisz wszystko wbrew rozsądkowi założeń, a udaje ci się wygrać. No, to tak jakby Radek Paczuski miał Michała Materlę przewracać i próbować go poddać w parterze. No, nieracjonalne, ale przy jakimś podłączeniu teoretycznie mogłoby to wyjść i 1% szans gdzieś tam był. Oczywiście Michał bije lepiej aniżeli Radek obala, ale mimo wszystko taktycznie ta walka wyglądała źle, ale na szczęście zwycięsku, bo Michałowi kibicowałem. A zobaczyłbyś rewanż Materla Pudzianowski? Znaczy w ogóle pierwsza walka była już dla mnie mało taka interesująca.
z punktu widzenia tego, że no, Michała jak gdyby cała marka była położona gdzieś tam na szali, strasznie dużo stracił tą walką, o co można się było obawiać. Natomiast uważam, że Michał w ogóle bezdyskusyjnie jest dużo, dużo lepszym zawodnikiem od Mariusza i na 10 walk, gdzie więc z Mariuszem wygra i ja nie potrzebuję oglądać ich rewanżu, żeby wiedzieć, że Michał jest po prostu lepszy. Wrzosek Stojka, no to trochę powiedzieliśmy o tej walce, po 10 sekundach Arek zrobił obalenie i o to obalenie chciałbym zapytać. Dobre obalenie. Ono trwało długo i myślę, że Arek może mieć z tym problem, bo ma strasznie długie nogi i to zebranie się do obalenia, no w tym było dość czytelne, umówmy się, natomiast no wystarczyło, no to była taka bardziej posadzka, no bo on go tak nakucnął i go tak, jego posadził po prostu, natomiast dobre obalenie, skuteczne przede wszystkim, no ale zaskakujące i tak się zastanawiam, jak to będzie wyglądało dalej, no bo z tak długimi nogami to zbieranie się do obalenia, no nikt nie zrobi tego jak Mateusz Gamrot, ani Daniel Rutkowski. No wiadomo, że nie i myślę, że Arek Wrzosek powinien się skupić na obronie obaleń i walce w stójce, to jest, natomiast myślę, że tutaj miał przeciwnika na tym poziomie, na którym chciał spróbować rzeczy, które nie są dla niego naturalne i sobie na to pozwolił i dobrze mu to wyszło. Natomiast gdzieś docelowo w ważnych walkach przyszłościowo raczej powinien bronić obaleń i bić się w stójce, chyba że będzie walczył z kimś jeszcze wybitniejszym pięściarsko czy kickboksersko, a słabym zapaśniczo i wtedy być może, no trudno powiedzieć. Natomiast nieźle, jak na te gabaryty, na te warunki, na to czego się spodziewaliśmy, to obalenie wyglądało całkiem nieźle. Ta głowa była trochę nisko i doświadczony zawodnik, który potrafi trochę bronić tych obaleń, no, poradziłby sobie i Arek by został na ziemi. No ale jest to, nie wiem, tam druga czy trzecia walka Arka w MMA. I na tym zawodniku wyszło to bardzo dobrze, bezproblemowo w tempo go obalił i gładko. Walka bez historii tak naprawdę. No, skończyło się saleta czołkiem i ośmieszeniem przeciwnika. Poddanie przez zawodnika, który w poddaniach jeszcze się nie specjalizuje. Zawodnika, który nie wiem w czym się specjalizuje, poza stójką, chyba w niczym w tym MMA. No tak, i tutaj trzeba poziom zwiększyć. Panowie mieli się spotkać, mamy się Artura i Arka w styczniu, nie doszło do tej walki. No to pytanie, czy teraz Arka konfrontować z Mariuszem, czy konfrontować z Arturem? No to już nie jest do mnie pytanie. Nie wiem. A skreślałbyś Arka z Pudzianem? Znaczy, tak jak mówiłem, że uważam, że Michał jest od Mariusza lepszym zawodnikiem, tak uważam, że Mariusz jest od Artura lepszym zawodnikiem. I gdyby Mariusz jakby, nie wiem, trochę inaczej do tego podszedł, czy trochę bardziej stres opanował, bo ja uważam, że to emocje chyba tam grają największą rolę, bo to aż niemożliwe, żeby Mariusz był tak słaby sportowo, żeby w dosiadzie nie skończyć gościa, który nie bardzo umie się w tym, z tego dosiadu wydostać. Ja myślę, że tam jakiś stres, spięcie, emocje, nie wiem co to było, wypompowało go i dał się trafić w drugiej rundzie, ale uważam, że przekrojowym takim MMA Mariusz jest lepszy od Artura i w walce z Arkiem moim zdaniem też by był faworytem dla mnie. I tak jak rozmawialiśmy o walce Tołkaczewskiego z Głowackim, gdzie ten scenariusz był do przewidzenia i do momentu błysku Głowackiego geniuszu się toczył tak jak myślałem. Podobnie było tutaj. No, szybko obalenie, kontrola, dosiad, może słabsze rozbijanie i tak dalej. Moim przekonaniem tak będzie wyglądała druga i trzecia runda, a poszedł na wymianę, gdzieś tam obtarł go Artur, położył się Mariusz, zasłonił głowę. Generalnie wszyscy moi koledzy, którzy mnie pytali o tą walkę już później i o niej rozmawiali, to wszyscy się śmieją z zachowania Pudziana, bo to już jest któraś walka, gdzie jak poczuje, że coś się święci, to się zamyka, poddaje, chowa i nie wykazuje takiego serca do walki, jakie wykazuje choćby Michał Materla, czy wielu, wielu innych zawodników. Także no przykro było na to patrzeć, co się wydarzyło w tej drugiej rundzie i tyle. Natomiast, tak jak mówię, umiejętnościowo gdyby Mariusz opanował emocje i nie byłby jakby tak sparaliżowany tym, co się tam dzieje, to umiejętnościowo moim zdaniem ma większe jeszcze póki co od Artura i od Arka Wrzoska. Ale walka w klatce to jest zupełnie co innego i to pokazała ostatnia gala.
No tak, przy tej walce Mariusza z Arturem jesteśmy, to jeszcze jeden wątek chciałem poruszyć, bo to mnie ciekawi twoja opinia. Chodzi mi o Ground and Pound. Mhm. Mariusz wiele walk skończył po ciosach z góry, po Ground and Pound, tak? Czyli po TKO w tym wypadku, czyli trafiał i dobijał. I teraz tak, generalnie Ground and Pound polega na tym z założenia, żeby te ciosy lądowały na rywalu, no ale... Jeżeli lądują na gardzie, to i tak zawodnik daje pretekst do przerwania walki sędziemu. I to jest klucz. Jakby efektywny ground and pound jest taki, który powoduje, że walka zostaje przerwana i wtedy walkę zawodnik wygrywa. Tu nie było takiej szansy przez 5 minut i teraz pytanie, z czego to wynika? No bo jakby nie mogę sobie wyobrazić sytuacji, w której po 14 latach treningów, mając dosiad na zawodniku z doświadczeniem 2-0, nie jestem w stanie go ubić przez 5 minut z góry. No, nie wiem, w czym jest problem, bo to nie wiem, czy da się nie umieć tego zrobić. Jakby, czy Mariusz ma problem ze wzrokiem, może, ja nie wiem. Zastanawiam się po prostu, jak to jest możliwe. Ja myślę, że w największym stopniu emocje grają rolę, bo zanim złapał dosiad, to długi czas była walka o niewypuszczenie Artura z parteru, bo kiedy już Artura przewrócił, to kluczem było utrzymać go na dole. Zrobić wszystko, żeby tylko nie wstał i tą pozycję przechodził tak bardzo niezgrabnie. W końcu doszedł do dosiadu. Artur też nieźle umiejętnie się bronił, ma długie ręce i mówię, być może Mariusz też mógł się bać ciosów z dołu Artura, bo jednak naprawdę nie lubi tych ciosów. No ale jest to dla mnie niewytłumaczalne. Nie ma bardziej dogodnej pozycji w MMA jak dosiad. Nie ma. I każdy przeciętnej klasy zawodnik mający dosiad w wadze ciężkiej na Arturze Szpilce by skończył Artura. Bo Artur jeszcze nie umie wychodzić z tych pozycji i niezrozumiałe jest dla mnie do dzisiaj, poza tym, że gdzieś jakiś taki emocjonalny paraliż powoduje dysfunkcje ruchowe w trakcie tej walki Mariusza i jakieś takie problemy z wykończeniem Artura, bo poza tym uważam też, że Mariusz, mówisz o 14 latach treningów, ale nie wiem, poza tym bieganiem o 5:30 to bym nie powiedział, że on 14 lat trenuje. Trenuje gdzieś tam przed walkami, przyjeżdża. W większości pewnie robi to, co on zdecyduje, że robi. Fakty pokazują, że nie umie wielu podstawowych rzeczy, które przy tej masie, przy jego zdrowiu nadzwyczajnym w tym wieku, przy jego niezłej dynamice powinny mu dawać naprawdę ogromną przewagę. To nie umie tego zrobić i wykorzystać i w ten sposób właśnie tą walką się naraził na śmieszność, no bo raz, że odpalił tą perkusję swoją w pierwszej rundzie, a potem po pierwszym ciosie padł, położył się, zasłonił i czekał, aż go sędzia uratuje. No, przykro było patrzeć. I tyle. No ale nie będę się nad nim już pastwił, bo to nie o to chodzi. Ja mu życzę, żeby on się wziął. Uważam, że ma ogromny potencjał, tylko po prostu musi do niego dotrzeć, że wielu rzeczy się trzeba nauczyć i posłuchać mądrych trenerów w wielu płaszczyznach wielu rzeczy i może walczyć jeszcze długo na dobrym poziomie, bo przede wszystkim ma końskie zdrowie. No, ma 40, nie wiem, 5 czy 6 lat, a facet jest zdrowy. MMA nie polega na wstawaniu o 5:30 rano i bieganiu, albo mówieniu o tym, że się wstaje o 5:30 rano i że się biega. Bo ja też nie jestem pewny, czy Mariusz biega, czy nie biega. Wiem, że mówi o tym, że biega. Pojechali sprawdzić, Kazuchowa pojechał sprawdzić, no to 5:53 wyszedł de facto. No i dobrze. Ja generalnie śpię, staram się do 9:00. Staram się 9 godzin spać dziennie, zwłaszcza jak trenuję, to nawet i 10, bo sen jest istotny w regeneracji. Bez dobrej regeneracji nie ma później dobrego treningu. Tak jest. No, ja bym chciał też tutaj Artura docenić, no bo to, że trafił w stójce był lepszy, no to już typowanie o tym mówiliśmy. Natomiast w tym parterze nie dał sobie zrobić krzywdy, więc też robota Gerarda i Mixona nie poszła na marne, czyli umiał się odnaleźć. No, błąd popełnił na początku walki, no ruszając tym, czy miał nie ruszać, a ruszył. No mama się z tego bardzo naśmiewał, bo mówi, ty co on robi, przecież on ruszył. A co powiedział? No powiedział, że ruszył, tylko z czym on ruszył? Mówił o tym też, że nie do końca to tak miał, bo nie wiedział, czy łokieć, czy kolano wystawić, żeby w takim dystansie, że to nie był zły pomysł. Po prostu wziął rozpęd i niech się dzieje wola nieba. Artura trzeba docenić za to, że nie spanikował, kiedy Mariusz miał na nim dosiad. I nie w takim sensie, że bałby się, ale wiele różnych ruchów niepotrzebnych mogłoby go zmęczyć i gdyby się obawiał o to, że Mariusz mu może zrobić gdzieś tam większą krzywdę, mogłoby go też wypompować stresowo. Natomiast on po tej pierwszej rundzie wyszedł nie jakoś nadzwyczajnie zmęczony. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy chyba Damian Grabowski opowiadał po walce z Karolem Bedorfem, że w pewnym momencie był przerażony, jak Karol złapał dosiad,
ale jak ciosy Karola zaczęły na niego spadać i one już nic nie ważyły, bo on już nie miał siły, to się absolutnie rozluźnił i stwierdził, że on już nic nie zrobi. I być może Artur poczuł, że te ciosy Mariusza, nie tego dnia go naruszą i spokojnie przetrwał do końca rundy i myślę, że to najlepsze, co Artur zrobił w tej walce, to nie ten cios, czy te ciosy kończące, bo to on umie, ale to, że potrafił przetrwać te pewnie ponad 4 minuty grube w parterze, a grube minuty już w kompletnym dosiadzie. No dobrze, nim przejdziemy do kolejnej walki, chociaż zamieniliśmy na chwilkę kolejność, to chciałbym zapytać się, bo w tym momencie się pojawiła ceremonia Hall of Fame wprowadzenia Łukasza Jurkowskiego. Jak ci się podobało? No bo wszystko można powiedzieć, ale no, ja takiej ceremonii wprowadzenia do Hall of Fame nie widziałem nigdzie. No UFC to robi tak naprawdę symbolicznie, a KSW zrobiło na jedno z lepszych wejść do klatki chyba w historii KSW. No. Ja generalnie w tym czasie ściszyłem komputer, bo miałem inną robotę i nie oglądałem tego. Ja myślę, że KSW Łukasza wprowadził jako pierwszego do Hall of Fame po to, żeby pogodzić te wszystkie gwiazdy Mameda, Pudziana, być może Michała, kto powinien być pierwszy w Hall of Fame i w ogóle. Wprowadzili Łukasza Jurkowskiego i teraz kogo by nie wprowadzili, to już tam się nikt nie będzie wielce denerwował. Bo jakby z Pudziana zrobili pierwsze Hall of Fame, no to Mamed mógłby być niezadowolony, czy Michał, bo faktycznie to wielkie postaci również tej federacji. Gdyby wprowadzono Mameda, no to mógłby Pudzian być niezadowolony, że Mamed przed nim i w ogóle, a tak nie ma przed. Jest Łukasz Jurkowski, który wygrał pierwszy turniej. Dla mnie przeciętny zawodnik jak na tą federację, no ale pasował do tego, żeby jako pierwszego go wprowadzić do Hall of Fame, pogodzenie reszty środowiska, że pierwszy był Łukasz, ale tej ceremonii nie widziałem. Dwóch kolegów moich, którzy oglądali, powiedzieli, że to najbardziej stracone 20 minut tej gali i czekali po prostu, kiedy będzie następna walka i tyle. Ja tego nie oglądałem. Miałem w trakcie tej gali, muszę przyznać, że miałem inne też rzeczy i jak nie leciały walki bezpośrednio, to się na tym nie skupiałem, musiałem robić coś innego i tylko odpalałem głos i walkę, kiedy już byli w klatce i sędzia startował. Także wejść, wyjść, ceremonii otwarcia, zamknięcia, przyświecenia, oświecenia, odrodzenia, objawienia nie oglądałem. Myślę, że klucz wprowadzenia do Hall of Fame zawodników polega chyba na tym, że powinni mieć po karierze zawodnicze i to jest chyba na to pomysł, więc no ja mam, dlatego ja już mam pomysł na przykład na drugiego, myślę, że drugą taką postacią mógł być Marcin Różalski, bo walczył tylko w KSW, zdobył tam pas na Stadionie Narodowym, no i już jest chyba po karierze. No zdecydowanie, jeśli ktoś miałby tam zawodników, którzy są po karierze, to absolutnie, no Marcin jest taką postacią nierozerwalnie związaną z KSW. KSW jakby dużo skorzystało na tym, że Marcin tam był. Marcin również na tym skorzystał, że był mistrzem federacji. Zaskoczył w walce z Rodriguezem. Się Rodriguez nazywał? To jest Rodriguezem. Knockoutem. Także no, bezsprzecznie może to być gwiazda, którą do tego Hall of Fame można wprowadzić. Natomiast nie mnie to oceniać i szczerze powiedziawszy też nie bardzo mnie to interesuje, kto będzie w Hall of Fame. W KSW mnie interesują walki. A życzę każdemu, żeby był w Hall of Fame w KSW. No to przechodzimy do walki w takim razie i do walki Pawła Romanowski. No w końcu komuś się udało zrobić to, co się powinno w walce z Tomkiem Romanowskim zrobić. Paweł Pawlak to wykonał i można powiedzieć, że niemal bezbłędnie, chociaż no to wiadomo, te ciosy Tomka gdzieś tam cały czas śmigały. Był niebezpieczny Tomek Romanowski i chyba takie porządne obalenie chyba w czwartej rundzie dopiero było. Tak. Pierwsze trzy rundy, nie pamiętam, czy Paweł się zbierał do tego obalenia z raz może, czy tam przy klinczu coś tam próbował, Tomek zrywał, bo robi to bardzo dobrze. Natomiast no, sprawę rozstrzygnęły destrukcyjne łokcie. No, łokcie Pawła są, można powiedzieć, zabójcze. Jak on dobrą pozycję przyjmie, to potrafi z tych łokci korzystać i to przesądziło tą walkę. Teraz tak sobie myślę, że oprócz Szymański Mirsa, to też jest kandydat do walki wieczoru zdecydowanie. Świetna walka. Choć bez zwrotu akcji. Oczywiście. No, Paweł był podłączony tam leciutko też przez chwilę, przysiadł, trochę się potem frontami wybronił przed atakami Tomka. Nie, no świetna walka. No, dwóch świetnych zawodników i myślę, że Paweł najbardziej niewygodnego zawodnika pokonał. Myślę, że nawet gdyby miał walczyć z Mamedem Khalidowem, czy nie wiem, z Michałem Materą, czy z kimkolwiek innym, to oni są wszyscy już bardziej tacy
to są takimi naturalnymi zawodnikami MMA, aniżeli Tomek Romanowski. Tomek świetnie bronił obaleń, a jednocześnie świetnie boksował i nie miał też takich gabarytów, za które można by się dobrze złapać, żeby przewrócić. Można powiedzieć, że tak w śliski taki sposób się uwalniał z tych klinczy, a mimo wszystko Pawłowi się udało. No jest dla mnie tutaj naprawdę w tym momencie chyba takim najlepszym zawodnikiem w tej kategorii wagowej. No on Patryka Kinsla, o którym się już coraz głośniej rozmawia, bo stoczył swoją walkę z Carlosem Vemolo, w grudniu kończy mu się kontrakt, nie chce mówić, on chce legendy, więc no pierwsze co to Mamed Khalidow, natomiast Mamed Khalidow powiedział, że nie wie, czy będzie bronił pasa, nie wie, czy chce taką presję, czy nie potrzebuje super walk, natomiast no kolejne nazwisko, jakie Paweł wymienił, to Michał Materla z kolei, no bo Michał Materla jest gotowy na każdego, no już wysłali zapytanie do Wojka o kolejną walkę i jak ma być Pawlak, będzie Pawlak. Michał na pewno nie odmówi, natomiast to dla Michała byłaby bardzo trudna walka, dlatego że Paweł bardzo walczy rozsądnie i jest dobry w każdej płaszczyźnie. Myślę, że mamy... Żelazna kondycja, trzeba mu to oddać, bo to doskoczył tym mocno dość. Pamiętam jego pierwszą walkę z Łomży z Błoszyńskim, no to nie... Ale, on, nie tam, ale on tam był chory. On tam był chory wtedy. Mówił, że gdzieś tam 4 czy 5 dni przed walką się rozchorował i dlatego tak to źle wyglądało. Druga walka już wyglądała lepiej. I myślę, że też to jest powód, dla którego Mamed może nie chcieć walczyć o pas, bo to byłoby 5 rund, a Mamed na przestrzeni 5 rund, gdzie byłby klincz i zapasy i parter z Pawłem mogłyby być trudne. Natomiast nie ma co ukrywać, Mamed jest gwiazdą i dla niego takie duże starcia są ciekawsze z punktu widzenia promocyjnego, ale i finansowego pewnie bardziej. Natomiast Michał Materla na pewno nie odmówi, ale będzie mu ciężko. Uważam, że Paweł Pawlak jest w topowej teraz formie. Już jakby przestawił się do tej kategorii 84, bo trochę mu to gdzieś tam zajęło, żeby się do tej kategorii w pełni zaaklimatyzować, ale teraz uważam, że już jest w pełni przygotowany do tego, żeby dobrze bronić tego pasa. No i main event. Legenda KSW Mamed Khalidow, Scott Askam, koniec trylogii. Dobitny koniec trylogii, bo to nie było kopnięcie po minucie, tylko dwie rundy wygrane, trzecia runda zakończona. To i on, no, kopnięciem, kolanem, tam 3 centymetry brakowało, żeby był faul, nie było tego faulu. W sumie zapytaliśmy chyba Mameda o to, czy się martwi się, nie martwił się, bo to poleciał instynktownie, no ale fakt faktem mogło się to zakończyć dyskwalifikacją, natomiast no pokazał, to była walka Mameda, w której chyba pokazał jedną z najlepszych form od naprawdę, naprawdę dawna. Zastanawiam się, którą walkę można by do tego porównać, która trwa po prostu więcej niż minutę czy półtorej. Kazimierz Górski mówił, że gra się tak, jak przeciwnik pozwala. I teraz pytanie, czy Mamed był w najlepszej dyspozycji od lat, bo być może był. I ta walka naprawdę wyglądała jednostronnie. Czy Scott Askam jest już innym zawodnikiem po tym nokaucie? Bo dla mnie Scott Askam był nieobecny w tej walce. Jak sobie przypomnimy jego walki z Michałem Materlą, czy z Wójcikiem, czy parę innych, to naprawdę był bardzo destrukcyjny. Natomiast Mamed znalazł na niego sposób, czekał na kopnięcie i przy tym kopnięciu łapał nogę i z tej nogi robił posadkę. I to z taktycznego punktu widzenia było świetne. Jeszcze trzeba oczywiście to umieć zrobić, bo chcieć przechwycić nogę w kopnięciu to jedno, a drugie to nie dostać w głowę po zmyłce Askama. Także to jest i trudne, i ryzykowne, ale genialne, jeżeli wyjdzie, no bo Askam leżał. I teraz w trzeciej rundzie po tym froncie, kiedy się przewrócił, on dlatego tak szybko wstawał i się na to nadział, bo wiedział, że jak nie wstanie, to zostanie na plecach już do końca rundy, bo w pierwszej, drugiej nie był w stanie wstać spod Mameda i dlatego tak się zrywał do tego wstania i naraził się na to kopnięcie, no bo nie chciał tam zostać. I teraz mówię, pytanie, czy Scott nie był Scottem Askamem w 100%, czy Mamed był tak dobry, bo być może był w tak dobrej formie. To są pytania, na które się nigdy nie odpowie, bo następną walkę, którą Mamed zawalczy, jeżeli wygra, to znowu będziemy się zastanawiać, czy ktoś jest w dobrej formie, czy Mamed jest dobrej, czy w słabszej. No to jest, walka do walki nie jest równa. Wyglądał naprawdę doskonale i uważam, że to była jego najlepsza walka, jeżeli porównamy walkę do walki, bez brania pod uwagę dodatkowych czynników. Natomiast mówię, dla mnie Scott Askam był taki nieobecny, taki bez pomysłu, taki wycofany w tej walce. Mimo że próbował presję wybierać, to jednak z dużym respektem. I nie w takim stylu, jakim to robił na początku, w początkowych walkach KSW. Ale tak jak mówię, gra się tak, jak przeciwnik pozwala. I pytanie, czy Askam pozwolił Mamedowi na tak dużo, czy Mamed nie pozwolił Askamowi na nic. Bo
no, to już tego nie rozstrzygniemy, tego nie wiemy. No, niemniej jednak naprawdę świetny występ Mameda i teraz się wierzyć nie chcę, że PESEL jest jaki jest, a forma jest nieadekwatna do tego wieku i do eksploatacji, do doświadczenia. Ja bym jakby sugerował zwrócenie uwagi na pewien moment, bo Mamed ma 42 lata, tak? Coś takiego, już dokładnie nie wiem. I był taki moment, kiedy Askham mu złapał nogę. I tam się w jedną stronę kręcili, w drugą. Trudno było wyjść z tej pozycji, ale Mamed czekał na jedną sytuację. Kiedy będzie 50-50, bo żeby wstać z tej sytuacji, Askham musiał puścić nogę i tam pewien ruch zrobić, żeby wstać i Mamed też, żeby wstać. Mamed był 100% przekonany, że on to zrobi dynamiczniej. I w momencie, kiedy Askham się zdecydował na to wstanie, to w ogóle nie było dyskusji. To Mamed w tym momencie już czekał na ten ruch i bardzo dynamicznie doszedł do niego i go skontrolował. A to świadczy o ogromnej sprawności kończyn przede wszystkim. W wieku 40 lat znaczy, że ma zdrowe kolana, stawy skokowe, biodra i tak dalej. Jest jednocześnie dynamiczny, co w tym wieku powinno już się wytracać. A on naprawdę... No, ktoś, kto jakby rozumie zapasy, umie zapasy, czy parter, może to wychwycić. Jak będziecie mieli okazję gdzieś tam powtórkę obejrzeć, to z tego uchwytu nogami w pewnym momencie Askham puszcza i chce wstawać i Mamed robi to o wiele szybciej. Mimo że Askham jest młodszy, to Mamed to robi o wiele szybciej i sprawniej. To świadczy o tym, że on fizycznie jest naprawdę w dobrej formie ciągle. No dobrze, Szymon, w takim razie na koniec powiedz, jakbyś ocenił galę w skali od 1 do 10. To jest trudne ocenianie, dlatego że jak jest gala tego typu jak Koloseum, wielkie wydarzenie na skalę światową, organizacyjnie i tak dalej, oczekujemy, jakby mamy większe oczekiwania niż do gali powiedzmy w Nowym Sączu czy w Tomaszowie Mazowieckim. Natomiast jakby z punktu widzenia emocji w walkach, nie powiem, że to, nie wiem, jakaś nadzwyczajna była gala. Była taka, jakiej oczekiwałem. Fajne walki, nieoczekiwane rozstrzygnięcia, w niektórych walkach oczekiwane. Przykro mi z powodu tego, że nie doszło do walki Mariana z Parnasem. A poza tym naprawdę fajna gala. No. Nie mogę powiedzieć, że nadzwyczajna, bo ona nie była nadzwyczajna. Widziałem lepsze sportowo gale KSW na pewno, w takim sensie, że te walki były fajniejsze. I to albo na początku tego roku, albo pod koniec ubiegłego była taka gala, która po prostu mnie zachwyciła. Natomiast to była bardzo dobra gala i nie można się niczego czepiać. No dobrze, w takim razie to no, chyba wszystko ode mnie, wszystko wiemy. Czekamy na twój powrót do treningów, żeby się jeszcze tam paru młodych, głodnych wilków usadził i pokazał, że jeszcze nie powiedziałeś ostatniego słowa, bo mnóstwo osób czeka na twój powrót. Jak się sprawy mają, kiedy możemy liczyć na pierwszy trening, nazwijmy to MMA, o. Nie wiem, trudno powiedzieć. Zacznę od boksowania i ogólnorozwoju, bo to na razie wiem, że gdzieś tam trochę powoli mogę robić. A kiedy zacznę treningi, nie wiem, tak jak mówiłem, że w trakcie gali miałem trochę inne rzeczy do roboty jeszcze dodatkowo, tak mam parę innych spraw jeszcze do dokończenia i no, muszę je dokończyć, żeby móc się skupić na treningu. Teraz jeszcze za tydzień wyjeżdżam z rodziną, później muszę dokończyć inne sprawy, także do końca lipca gdzieś to bym chciał pokończyć, może do połowy lipca, no i spróbować trenować, bo jesteśmy na Copacabanie, tutaj często boksowałem z trenerem Kucharczykiem i do tego bym chciał wrócić, no i oczywiście do Akademii Sportu Walki Wilanów, do trenera Mirosława, którego pozdrawiam, Roberta Roszkiewicza, no i oczywiście trenera Kucharczyka. Tak jest. Tyle ode mnie, dziękuję bardzo, poświęcony czas, jak zwykle przyjemność i do zobaczenia przy kolejnej okazji. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo.